Zastanawiałeś się kiedyś, jak starożytna mądrość stoicyzmu może zmienić sposób, w jaki komunikujemy się z otaczającym nas światem? Odkryj razem z nami tajniki, jakie stoicy nauczyli nas o tym, co zachować dla siebie. Razem zgłębimy te proste, lecz potężne zasady, które mogą ulepszyć nasze relacje i przynieść więcej spokoju wewnętrznego. Ciekawy, co według stoicyzmu powinniśmy zatrzymać dla siebie. Witajcie wszystkich na kanale Stoickiego Spokoju. W tym filmie będziemy eksplorować osobiste tematy i sytuacje, które często lepiej zachować w milczeniu i nie dzielić się nimi, ponieważ ujawnienie ich ludziom, w których mamy zaufanie, ale które tak naprawdę nim nie są, może prowadzić do zawiedzenia. Ludzie ci mogą się uśmiechać, ale skrywają złe zamiary. W głębi ducha nawet mogą czuć zazdrość, co może prowadzić do niepowodzeń naszych planów. Zmień to natychmiast. Wiemy, jak ważna jest prywatność dla nas i dla innych. Prywatność jest czymś, na co zasługuje nasza uwaga. Życie jest czymś, na co zasługuje nasza uwaga. Może to być zarówno z punktu widzenia strategicznego, jak i w kontekście kultywowania spokoju wewnętrznego. Dla tych, którzy nas śledzą w poszukiwaniu lekcji i wskazówek stoickich oraz filozoficznych, ten film będzie przewodnikiem, jak włączyć stoicyzm w dzisiejszy kontekst. Podzielimy się z Wami 8 rzeczy, których nie powinniście ujawniać innym i zmieńcie to teraz. Ale zanim będzie za późno, cały film będzie oparty na lekcjach stoickich, które powinieneś stosować. Pamiętaj, że ostatni punkt jest najważniejszy, więc obejrzyj go do końca i nie pomijaj żadnej części filmu, aby miał sens w Twoim życiu. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrybowania. Chodźcie z nami w tę podróż rozwoju intelektualnego. Zaczniemy od pierwszego punktu. Numer 1. Walki, którym stawiłeś czoła w przeszłości. Nie ma konieczności, aby inni zrozumieli zakres Twoich osobistych walk, którym już się stawiłeś. Staranie się uzasadnić przed tymi, którzy również zmierzyli się z własnymi próbami, może wydawać się zarozumiałe i być może nawet nudne do słuchania. Bo przecież kto nie przeżył trudnej sytuacji w życiu? Prawdą jest, że charakter człowieka kształtuje się poprzez doświadczenia, jakie przeszedł. Jednak te osobiste przeżycia nie muszą być publicznie znane. To może być coś, co zakołujesz dla siebie lub mówisz tylko osobom, które są z tobą blisko. I nie powinieneś opierać się na swoich trudnościach jako usprawiedliwienie, albo stały wątek w swoim życiu. Trudne chwile, które przezwyciężyłeś, ukształtowały twoje życie, przyczyniły się do twojej dojrzałości, mądrości i odporności. Dlatego nie ma potrzeby, aby inni bezpośrednio świadkowali twojego bólu. Wystarczy, że dostrzegą twój postęp i osobę, jaką się stałeś. Tylko to. Ostatecznie bardziej godny podziwu jest ktoś, kto nie przejmuje się ciągłym wyeksponowaniem swojej przeszłości, ale pozostaje teraźniejszy, demonstrując zdobyte cechy i umiejętności wzdłuż swojej życiowej drogi. To jest bardziej znaczące niż ktoś, kto przechwala się swoimi przeżyciami z przeszłości, ale nie potrafi przekuć ich na konkretne działania. Ograniczając się do opowieści o własnych triumfach, przejdźmy teraz do drugiego punktu. Numer 2. Dzielenie się swoimi marzeniami z innymi. Nigdy nie opowiadaj publicznie ludziom o swoich marzeniach i celach, jakie masz w życiu, bo mogą cię osądzić, nazwać szalonym, ponieważ nie widzą możliwości tak jak ty. Powiedzą, że twoje marzenia są nieosiągalne, albo powiedzą, że już próbowali i nie udało im się. W żadnym wypadku nie dziel się tym, zaufaj sobie, swojemu potencjałowi i marzeniom i nie przestawaj, dopóki nie osiągniesz sukcesu. Zrozum, że ci, którzy niczego nie zbudowali ani nie osiągnęli, nie wierzą również w marzenia innych ludzi. Ludzie tacy są prawdziwym źródłem negatywizmu i pesymizmu. Psychologicznie i mentalnie podcinają cię, dlatego nigdy nie opowiadaj o tym, co planujesz zrobić, aby opuścić punkt A i osiągnąć punkt B. Ludzie chcą widzieć swoje dobro, a nie czyjeś lepsze od swojego.
Dlatego najlepiej jest nie ujawniać pewnych szczegółów ze swojego życia. Twoje marzenie powinno pozostać między tobą a Bogiem, tylko między wami. Jeśli sam w nie nie wierzysz, to lepiej zatrzymaj je tylko dla siebie. Co więcej, kiedy opowiesz komuś o swoich marzeniach, ta osoba może pytać o wszystkie detale twojego życia, ponieważ otwierasz się na coś tak ważnego, a w międzyczasie może oceniać twoje wybory i strategie. Bądź więc ostrożny. Numer 3. Szczegóły twoich celów życiowych. W wielu przypadkach jest rozsądniejsze zachować te szczegóły dla siebie. Większość osób wokół ciebie ma już pojęcie o kierunku, w którym zmierzasz, ale wyobraź sobie ujawnianie szczegółów, które dokładnie przedstawiają każdy krok twojej podróży? To jak udzielenie nieograniczonego dostępu do swojego telefonu komórkowego albo życia prywatnego. Gdy to się zdarzy, tracisz kontrolę nad sytuacją, a jeśli coś pójdzie nie tak? Z pewnością będziesz się zastanawiał, czy to twój błąd, czy ktoś cię zdradził. Niepewność co do źródła problemu może być przytłaczająca. Istnieje tylu ludzi, którzy teoretycznie mogliby cię zaszkodzić, że trudno byłoby rozróżnić, skąd pochodzi zagrożenie. Więc bądź ostrożny. Bez względu na to, czy to jest ciekawy przyjaciel, czy dobroduszny obcy. Rozsądne jest ukrywanie wszystkich istotnych szczegółów twoich celów dla własnego dobra. Wskazanie ogólnego kierunku jest wystarczające, nie musisz ujawniać wszystkich zawiłości swojej drogi. Pamiętaj, że nikt nie jest twoim zaufanym, nikt nie jest właścicielem twojej ścieżki i nie powinieneś się tłumaczyć. Posiadanie tych informacji na temat twojej podróży jest więcej niż wystarczające. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy opowiadasz o każdym kroku swojej drogi, a na końcu wszystko się komplikuje, osoby, którym powiedziałeś, będą cię wciąż pytać o powód, więc w końcu będziesz musiał im wyjaśnić, że coś poszło nie tak. Dlatego zachowaj to tylko dla siebie. Numer 4. Nie wypowiedzaj swoich najgłębszych uczuć przed każdym, praktykuj stoicyzm. Stoicy podkreślają znaczenie zachowania pewnej powściągliwości w odniesieniu do twoich najgłębszych uczuć. To nie oznacza, że powinieneś być emocjonalnie niedostępny, ale raczej, że powinieneś z rozwagą wybierać osoby, którym ufasz, aby podzielić się swoimi najgłębszymi i najbardziej wrażliwymi emocjami. Epiktet, filozof stoicki, przypomina nam o ważności tej lekcji, mówiąc: kiedy czujesz się urażony przez kogoś, odwróć się od niego natychmiast i zbadaj, w jakiej przekonaniu go pomieściłeś. Jeśli więc twoje wyobrażenia są słuszne, nikt nie ma prawa do nich w stosunku do ciebie. Nawet rozum nie pozwala ci być dotkniętym. Jeśli odkryjesz, że przekonanie nie jest słuszne, przestań być obrażony. Jeśli odkryjesz, że przekonanie jest słuszne, oskarż siebie. Dlatego lekcja mówi o tym, że powinieneś mądrze wybierać osoby, z którymi dzielisz swoje najgłębsze uczucia, unikając ich przypadkowego ujawniania przed wszystkimi. Taki sposób podejścia chroni nie tylko twoją emocjonalną prywatność, ale również pomaga upewnić się, że twoje emocje są dzielone z tymi, którzy mogą zaoferować autentyczne wsparcie i zrozumienie. To ważna zasada stoicyzmu, która podkreśla znaczenie emocjonalnej samodyscypliny i starannego wyboru zaufanych osób. Numer 5. Twoje szczęście. W świecie, gdzie prawdziwa radość i lekkość często wydają się być rzadkością, te emocje są wyjątkowo cenione i poszukiwane przez wszystkich. Kiedy szczerze się uśmiechasz, niektórzy mogą być nawet zdziwieni, inni podziwiają tę radość. Ale istnieje znaczna grupa osób, która może oznaczyć cię za zbyt szczerym i zbyt radosnym. Dla nich trudno jest zrozumieć, jak ktoś może doświadczyć głębokiego spokoju wewnętrznego. Dlatego będąc na twoim miejscu, wyrażałbym swoje szczęście z dumą. W dzisiejszym świecie nasze szczęście może być powodem zazdrości innych ludzi, nawet w mediach społecznościowych. Bądź ostrożny, co publikujesz. Ale to temat naszego następnego punktu. Jeśli ktoś zapyta o twoje samopoczucie, po prostu powiedz, że idzie ci dobrze, bez potrzeby przesadywania mówiąc, że jest fantastycznie. Bo tylko to może wywołać zazdrość, zamiast podkreślania, jak wszystko jest wspaniale,
Zapytaj o postępy innych. To nie tylko zachowuje skromność, ale także okazuje współczucie dla dobrostanu innych. Numer 6. Media społecznościowe. Unikaj ujawniania wszystkiego, o czym wcześniej wspomnieliśmy, na swoich mediach społecznościowych. W świecie, gdzie wszyscy są zawsze połączeni i szczęśliwi w mediach społecznościowych, zawsze znajdą się osoby, które chciałyby być w ich miejscu. Dlatego uważaj, co publikujesz. Nigdy nie eksponuj intymnych aspektów swojego życia. Cenną lekcją stoicyzmu dotyczącą mediów społecznościowych jest to, że nie powinieneś bezkrytycznie ujawniać swoich najgłębszych słabości lub wrażliwości. Choć dzielenie się aspektami życia i doświadczeń może być wartościowe, ujawnienie wszystkich swoich słabości może być szkodliwe dla własnej odporności emocjonalnej i prywatności. Filozof stoicki Seneka napisał: życie wymaga od nas rzeczy trudnych. Po pierwsze, zaakceptowania. Po drugie, wytrzymania tego, co zaakceptowaliśmy. To cytowanie podkreśla znaczenie akceptacji i odporności wobec trudności życiowych. Dlatego w mediach społecznościowych powinieneś mieć wyczucie tego, co udostępniasz. Nie jest konieczne ani właściwe ujawnianie wszystkich swoich najgłębszych słabości i wyzwań publicznie. Zamiast tego wyznacz bezpieczne i zaufane przestrzenie, takie jak prywatne rozmowy z bliskimi przyjaciółmi lub specjalistami od zdrowia psychicznego, aby odpowiednio podejść do tych kwestii. To jest konieczne i skuteczne w celu ochrony prywatności oraz promowania bardziej zrównoważonego podejścia do mediów społecznościowych. Numer 7. Twoje relacje. Unikaj publicznego dyskutowania o konfliktach i zawsze unikaj dzielenia się szczegółami intymnego życia uczuciowego w internecie lub nawet z kimkolwiek, kogo właśnie poznajesz. Nie ma potrzeby zwierzania się światu z tego, co cię niepokoi. Konflikty powinny być rozwiązywane bezpośrednio między tobą a drugą zaangażowaną osobą. Skuteczna komunikacja i intymność powinny rozwijać się wewnątrz relacji, a nie na zewnątrz. Wiele osób boryka się z nieporozumieniami w swoich związkach, ale kończą rozwiewając te problemy przed przyjaciółmi, a nawet rodziną, zamieniając kwestie osobiste w plotki, zamiast rozwiązywać je dyskretnie i prywatnie. Dlatego ważne jest uświadomienie sobie, że zdrowy związek opiera się na zachowaniu prywatności i rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznie, zamiast ujawniania intymnych szczegółów innym osobom. Numer 8. Twoja sytuacja finansowa. Niezależnie od tego, czy jesteś w komfortowej sytuacji finansowej, czy też masz do czynienia z długami, lepiej nie ujawniać tych szczegółów nikomu, nawet bliskim osobom. Po pierwsze, nikt w twoim kręgu społecznym nie jest bankierem. Dlatego też nigdy nie mów o swojej sytuacji finansowej ani o tym, ile zarabiasz. Po drugie, dzielenie się informacjami finansowymi może przyciągać negatywne reakcje, nawet niechcący. Jeśli masz pieniądze, możesz przyciągnąć ludzi z ukrytymi motywacjami. Jeśli twoje finanse są ograniczone, wielu może patrzeć na ciebie z pogardą. Niestety, tak funkcjonuje świat. Dlatego mądrze jest zachować pewną tajemnicę w kwestii swoich finansów. Pozwól ludziom spekulować na temat tego, ile zarabiasz. Pozostając tajemniczy, zapewnisz, że ci bliscy nie będą martwić się o twoją sytuację finansową. Za każdym razem, gdy ktoś zapyta cię, ile zarabiasz, powiedz tylko, że nie lubisz rozmawiać na ten temat. Zachowaj to jako prywatną sprawę. Nie mów nawet swojemu najlepszemu przyjacielowi. Zwłaszcza, że zazdrość zwykle pochodzi od tych, którzy są ci najbliżsi. Jeśli zauważą, że jesteś zdesperowany, możesz zagrozić swoim możliwościom i sprawić, że ludzie się od ciebie oddalą. Wykazywanie desperacji w sytuacjach takich jak rozmowy kwalifikacyjne, wydarzenia społeczne czy spotkania z przyjaciółmi tylko stwarza problemy dla samego siebie. Dlatego bądź ostrożny, dzieląc się informacjami finansowymi i kontroluj to, co ujawniasz komuś lub na platformach społecznościowych. Podsumowując, zachowanie spokoju i pewności siebie jest kluczowe, ponieważ ma to znaczący wpływ na interakcje społeczne.
Pamiętaj, że choć wewnętrznie możesz być niepewny, świat ceni pozory. Najlepszą strategią jest więc emanowanie pewnością siebie. To właśnie w ten sposób przekonujesz ludzi, że masz kontrolę nad sytuacją. Unikaj utraty okazji poprzez przejawianie desperacji publicznie, bo brak kontroli jedynie odstraszy to, czego najbardziej potrzebujesz. Jeśli zastanawiasz się nad wykazaniem niepewności wobec innych, lepiej zrezygnuj z takich prób i zachowaj zawsze swoje stanowisko. Nie przegap okazji do wykorzystania możliwości kształtowania swojej przyszłości finansowej. Jeśli masz ochotę zgłębić wiedzę na temat stoicyzmu i rozwoju osobistego, zapraszam Cię do subskrybowania naszego kanału oraz zostawienia polubienia i opinii o filmie w komentarzach, ponieważ pomaga nam to dotrzeć z tymi stoickimi naukami do większej liczby osób. Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie wartościowa. Jeśli nie jesteś pewien, co napisać, po prostu napisz. Ten film jest istotny. Zanim zakończymy, chciałem Cię pochwalić za siłę i wytrwałość w obejrzeniu aż do końca. Kontynuuj dążenie do bycia najlepszą wersją siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.